Czy moralność finansowa przedsiębiorców i pracowników najemnych może się różnić? Sprawdziliśmy to w badaniu Moralność finansowa Polaków 2018, przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, m.in. w partnerstwie z Biurem Informacji Gospodarczej Infomonitor. Wynika z niego, że niestety tak, i to różnice są znaczące. Uderzające jest inne podejście do niepłacenia długów w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą czy też własny biznes, wobec do tego, jak podchodzą do tego osoby, które pracują na etatach czy w firmach. Niestety przedsiębiorcy zdecydowanie częściej gotowi są zaakceptować nieetyczne zachowania, które pozwalają uniknąć ściągnięcia długów. Popierają, zdarza się, że nawet w 40% akceptują zachowania typu przepisywanie majątku na inną osobę w rodzinie, przerzucanie kont z banku do banku, by uniknąć ściągnięcia długu przez komornika, czy też innych rozwiązań, które pozwolą nie zapłacić długu. Te zachowania mogą wynikać niestety, mogą być efektem, przełożeniem tego, co się dzieje w świecie przedsiębiorstw. Tam niestety ta moralność we wzajemnych rozliczeń i moralność płatnicza B2B nie wygląda najlepiej. Cały czas ponad połowa przedsiębiorstw mówi, że ma problemy z odzyskaniem swoich należności od kontrahentów i zapewne niestety to rzutuje też później na zachowania przedsiębiorców, zarówno w życiu prywatnym, jak i właśnie ich w roli konsumentów. Pracownicy są natomiast częściej gotowi zaakceptować niemoralne zachowania w stosunku do takich instytucji jak banki, ubezpieczyciele czy też Skarb Państwa, bo osoba, która nie ma własnego biznesu i pracuje na etacie, częściej zaakceptuje płacenie gotówką, aby uniknąć odprowadzenia VAT-u, czy też częściej zdecyduje się zataić jakieś informacje, które mogłyby jej odebrać dostęp do kredytu, albo zawyży wartość szkody, aby uzyskać większą wartość ubezpieczyciela. Inaczej z kolei przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o akceptację niemoralnych zachowań w stosunku do takich instytucji jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy Skarb Państwa. Wówczas to pracownicy chętniej zatają informacje, które odcinają ich od kredytu, zawyżą szkodę, aby dostać wyższe ubezpieczenie, czy też zapłacą i za usługę bez rachunku, żeby nie zapłacić podatku VAT.